Ale nie, bardziej chodzi mi o to, że wyciszyłem ten dźwięk już, a to dalej jakby nie zareagowało na to, że wyciszyłem. O co chodzi? Zacznijmy od momentu, staraj się krótko, bo to za dużo na materiału wyjdzie. Od momentu zrób tak, od momentu zadania pytania, ja zadałem ci pytanie, teraz ty odpowiedz na nie, krótko. Krótko, powiedz tylko, że jest ten dualizm i powiedz o tym, że no, nie rozwódź się jakoś specjalnie, że no, charakterystyczne jest to, że oponenta przedstawia się w negatywnym świetle, tak? Jakoś tak to mówię. 3, 2, 1. Oczywiście masz rację, Kuba, zwracając uwagę na ten dualizm występujący w utworze i na to, że są te epitety, które jednoznacznie w negatywnym świetle stawiają Iwana i że te epitety pełnią funkcję epitetów stałych, bo w istocie w innych utworach, które podejmują podobną tematykę, praktycznie zawsze jest stosowany podobny mechanizm, bo jeśli wprowadzamy dualistyczny ogląd świata i stawiamy jednego bohatera lirycznego jako tą stronę dobrą, drugiego jako tą złą, to siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby tego złego przedstawić w możliwie jak najbardziej negatywnym świetle. To jest normalna rzecz, szczególnie dlatego, że... Stop. No. To nie jest normalna rzecz. Krótka odpowiedź. Bardzo długo, przeciągasz. Krócej, pomyśl sobie... Zamknij sobie oczy, pomyśl, jak chcesz to krótko odpowiedzieć. Krótko. I staraj się nie używać takich aż potocyzmów, że no to jest normalne, jakbyś kumplowi opowiadał to. Tylko tak, normalnie, ale inteligentnie. Czyli odpowiedz o tym dualizmie, tak, i odpowiedz o tym, że oponenta zwykle się, zwłaszcza w twórczości, przedstawia negatywnie, by właśnie podkreślić o ten dualizm. Tak możesz to jakoś powiedzieć. Krótko, Kacper. Krótko, bo jeszcze mamy resztę utworu. Dobra. A my przy początku jesteśmy. Dobra, to jeszcze raz. 3, 2, patrz na... Proszę cię, bo uciekają ci oczy. 3, 2, 1. No. Bardzo dobrze, Kuba, że zwróciłeś uwagę na ten aspekt, ponieważ to jest coś typowego, że w momencie, kiedy przedstawiamy jednego z bohaterów lirycznych jako taki czarny charakter, to robimy wszystko, żeby przedstawić go w negatywnym świetle. I stosujemy takie, a nie inne epitety, po to, żeby podkreślić ten właśnie jego zły charakter, jego moralną niższość, dlatego, że w ten sposób właśnie buduje się dualizm. Buduje się to napięcie między dobrem a złem w utworze. Dziękuję ci. Zastanawiając się dalej nad utworem, tak jak faktycznie zwróciłeś uwagę na ten podział dualistyczny, warto chyba zwrócić uwagę dalej, że mówimy o Stefanie Batorym, prawda, który jest tutaj wywyższony. Przecież mamy takie epitety o nim. Zgubiłem. Przecież mamy takie epitety o nim, jak za powodem szczęśliwego Stefana Króla Polskiego. Jest on uosobieniem powodzenia jakby Rzeczpospolitej. Ówcześnie oczywiście zdawano sobie sprawę z wielkich przemian, jakie za króla Stefana wprowadzono. Był on królem wojującym, był on królem, który miał te cechy osobowościowe skromnego, acz wymagającego króla. Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę, że po drugim okresie bezkrólewia w Polsce, w Rzeczpospolitej,
panowała anarchia. Trzeba było uspokoić szlachtę, która... oczywiście anarchia jest dużo bowiem w Polsce panował nieład, który udało się królowi Stefanowi Batoremu niejako uprzątnąć. Trzeba pamiętać przecież, że Rzeczpospolita była zadłużona, na wojsko brakowało, kwarta nie była ściągana. Nie spływały te pieniądze do skarbu w Rawie, natomiast istniały zatargi pomiędzy szlachtą posesjonacką a magnaterią. W związku z tym nieciekawa była sytuacja Rzeczpospolitej, a mimo to cechy osobowościowe, mimo to, że właśnie skromny książę Siedmiogrodu, nie potrafiący mówić po polsku, jednak potrafił pociągnąć za sobą tłumy, potrafił pociągnąć za sobą wojsko na tyle, że zrealizował on swoje pacta conventa, zaprzysięgając zdobycie utraconego wcześniej Połocka przez Rzeczpospolitą. Stąd ten obraz w twórczości Kochanowskiego, obraz Batorego w twórczości Kochanowskiego jest przychylny królowi i można zwrócić uwagę na liczne wyliczenia, prawda, Kacper? Liczne wyliczenia czy powtórzenia, które podkreślają jego zasługi, prawda? Iż twierdzę naprawiał, tak? Remontował, można by powiedzieć, iż walczył za Rzeczpospolitą, stawał w obronie wojska pod Połock, poszedł i go zdobył, prawda? Tak, na to wszystko Kochanowski zwraca uwagę w swoim utworze, co jest naturalne, bo to jest utwór mający charakter ody. Warto tutaj zwrócić uwagę, że w oryginale łacińskim taki po prostu tytuł pierwotnie funkcjonował. To dopiero w późniejszej polskiej wersji został Kochanowski jako pieśń sformułował, natomiast w pierwotnej łacińskiej wersji, bo pierwotnie napisał ten utwór Kochanowski po łacinie, tytuł brzmiał Odes. Zwróciłeś, Kacper, na bardzo ważny aspekt. Pragnę dodać również, że przez cały konflikt lat 1579-1582 do rozejmu w Jamie Zapolskim zmagania były bardzo, bardzo widoczne. W 1580 we wrześniu zdobyto przecież twierdzę Wielkie Łuki, a tak mogę Państwu w ramach ciekawostki powiedzieć, a pierwsza osoba, która wdarła się na mury Wielkich Łuk, otrzymała nobilitację i stąd nazwisko Wielkołuski. Wielkołucki. Stąd można zauważyć, iż kampania nabrała także charakteru propagandowego. Stąd nobilitacje, jakie przyznawano w tym okresie, oczywiście za niepodważalne zasługi militarne, miało także charakter takiego wsparcia morale żołnierzy, prawda, i całej kampanii. Należy pamiętać także, że dochodziło do... Jeszcze raz, kurczę, zacinam się. Należy pamiętać także, że i Rzeczpospolita ponosiła bardzo duże straty. W tej kampanii przecież pierwszy raz użyto piechotę wybraniecką. Budowano mosty pontonowe. Piechota wybraniecka uzbrojona w siekierki, które pomagały podczas przeprawiania się, były wręcz ewenementem w stosunku do wcześniejszych wojsk Rzeczpospolitej, czy wcześniej jeszcze korony.
co zdecydowanie usprawniało tak dalekie kampanie wojenne. Stąd te zasługi Stefana Batorego wyliczane przez Kochanowskiego są na pewno dlatego też zasługi Stefana Batorego są niepodważalnie duże. Nie trudno się dziwić zatem, że Jan Kochanowski, będący blisko Stefana Batorego, bo i znajdował się na jego dworze, w ten sposób o nim się wypowiada. Warto zwrócić uwagę jeszcze tak na koniec, skromnym słowem podsumowania, iż Rzeczpospolita w wyniku tej wojny zachowała ów Połock, zdobyty w 1579 roku, a tym samym umożliwiła sobie dalszą ekspansję w kierunku wschodnim, co się uwidoczni na początku XVII wieku i tak zwanych Dymitriadach oraz zdobyciu Moskwy. Właśnie zdobycie Połocka jako kluczowej twierdzy otworzyło tę drogę niecałe 40 lat później, 30 lat później. Proszę, Kacper. Jeszcze coś chcesz dodać, czy przerywamy na to? No myślę, że możemy przerwać, bo to w sumie co tu jeszcze dodawać. No w ostatniej zwrotce masz... Dobra, ja w ogóle... Masz apostrofę tylko do króla, która jest takim ostatecznym wysławieniem, no to już wszystko. Dobra. To, co gadaliśmy. Okay. Że tak nie, powiem. Wiesz co, ja myślę, że nawet przerwać. Ja to sobie zobaczę. I zobaczę, czy coś z tego da się zrobić. Dzisiaj naprawdę ciężko. Widzę, że... Dzisiaj naprawdę tak. Coś... Ale to jest utwór o Połocku, który można powiedzieć cały konflikt 79...